Nie wiem, jak będzie słychać. Witam Cię w nowym, pięknym dniu. Niedziela, z samego rana, załzawione oczy. Idę, trening. Dzisiaj o 9 mamy trening. Na szczęście trening mamy na moim Orliku, więc szybciutko, 2 minutki jestem. Trening zakończony, wieje i w ogóle nie zakładałem, nie zdążyłem. Tak mi zmarzły ręce, że nie zakładałem GoPro sobie. Ale dzisiaj byłem zadowolony. Z samego rana już jestem trzeźwy, otrzeźwiony. Jest tutaj mama. Jest czyli taka mama, szczęśliwa. Mama jest kapitanem tym, tak? To jest kapitan Kasia. A ja jestem? To jest czarny Marcel, a to jest... A to jestem ja po prawej stronie, tak? Tak, średniowieczny Marcin. Jakiś filtr mi wstawisz na pewno, jakiś filtr. Ja to czuję. Zagłosujcie na ankietę. Masz to dzisiaj zmontować. Zmontujesz ten tak, film? Dzisiaj, tak. Dzisiaj? Zagłosujcie. Napiszcie w komentarzach, kto chce, żebym kupił zestaw czarnej pantery. Kasia wróciła ze szczepienia. Pierwsza osoba, która jest zaszczepiona na COVID-a, czy przeciwko COVID-owi, albo nie. To są przeciwko powikłaniom, tak naprawdę? Tak? Jak to jest? No. Ta szczepionka. No dobra, jest zaszczepiona. Nie chronić przed zachorowaniem, ale podobno ma pomóc przy ewentualnym zachorowaniu, przy uniknięciu tych najgorszych powikłań. A jest jakaś szczepionka przeciwko graniu? A to jest bardziej do ciebie. Jeszcze raz mówię, czy chcecie, żebym kupił czarną panterę? Marta mnie tutaj namawia na czarną panterę, żeby jakiś strój kupić. Żebym ja kupił. Żebyś ty kupił. Żebym ja. Za własne pieniądze. Tak, bo poczekajcie. A ja robię obiadek, będzie kurczaczek podudzia z ziemniaczkami zapiekanymi. Najpierw wziąłem, podsmażyłem kurczaczka tutaj, żeby taka skórka była chrupiąca, a później jeszcze polałem sosem sojowym, ale takim słodkim. I mam nadzieję, że fajnie będzie czuć słodycz ze słonym. A patrzę, jak trzymasz pada. I tutaj już chcesz być lepszy? Co? Chcesz być lepszy w Fortnite? Co ty robisz teraz? Dlaczego zmienia jednym palcem? A o co chodzi? No to, dlaczego zmieniasz, naciskasz tym palcem to tak i tak? No bo tak mi jest niewygodnie. Dwa musisz, właśnie, tak musisz. Ale tak mi jest niewygodnie. Ja wiem, to jest kwestia przyzwyczajenia. Ja wiem o tym, ja tak samo miałem w FIFA. Ja trzymam Ja nie umiem tak. Ale to jest kwestia przyzwyczajenia. Na początku jest ciężko. Ja jak gram w FIFA, to obowiązkiem jest używanie dwóch palców. Czyli nie tak, że tym jednym góra, dół przechodzę. Tylko ten jest ciągle tutaj, a ten pod spodem. I w ten sposób. A nie tak, że... Zobacz. Można policzyć w sekundach, ile kliknę. W ten sposób, a w ten. Jest różnica? I właśnie o to chodzi w grach. To jest ta niewielka różnica setnych sekundy. Dobra, ja sobie odpoczywam, a Marcel się pyta, czy dzisiaj zmontuję film. Ale powiedz mi, bo tak naprawdę to nie było nic ciekawego, to co mówiłeś. O co chodzi tak naprawdę? Chodzi o to, że... Chcesz kupić czarną panterę? Tak, i Kapitan Marvel. I co widzowie mają do tego? Mają napisać, czy też chcecie, żebym kupił ten pakiet. To napiszcie Mazur Pantera. Skończyłem. Moim planem było tak, żebyś dzisiaj wrzucił ten odcinek, żeby były komentarze. A drugi plan może cię nie udać, bo mogą mnie napisać. A trzeci plan był taki, że za swoje własne pieniądze to kupię. Słyszę, że chłopaki rozmawiają o Fame MMA. Pokaż slajdów oglądaliśmy, Janie. Pokaż czego? Pokaż slajdów. Slajdów? A u was też zarywało transmisję? To chyba tak. To u mnie też. O, Miloś, zmarznięty. No. Widzę po tobie. I jak ty oceniasz galę ogólnie? Mało dymów czy okej? Okay. Dymów mało, a z takich ciekawych walk to było... 4. Spodziewałem się ciekawych 3, a były 4. Szpilki, jak walczyła, no to fajnie. Ona, hejter mi się podobał. W ogóle, ja wczoraj prowadziłem live'a, który wiesz, źle trwał? 4 godziny 20. Mi już był u Wiktora, więc i tak byłem w pracy, prowadziłem. Co sądzę o gali?
Miłosz, Miłoszowi się nie bardzo podoba, bo właśnie jest mało dymów. A ja, dla mnie znowuż, jak były dymy, to mi się to nie podobało. Ta gala mi się podobała. Może poza niektórymi rzeczami, jak na przykład przerywana transmisja, czarny ekran. 4 godziny 20 minut mniej więcej prowadziłem live'a, wyobrażasz sobie, i stałem na nogach. Ale fajnie. Fajnie, pierwszy raz się pojawiły donaty. Jeszcze robimy dla Miłosza miniaturkę. Na co? Jakiś inny tytuł musi być, nie jakiś Game of Thrones. No właśnie, zapomniałem powiedzieć, że wczoraj też troszeczkę nagrywałem vloga. Nie za dużo, ale teraz sobie go pokażę. Tydzień temu robiłem jajcznicę na cebulce i Kasia zażyczyła sobie też dzisiaj to samo. Własnoręcznie zrobione pieczywo, chleb. Myślałem, Kasia, że coś się odezwie. Pomidorki, ogóreczek. Ale faktycznie można by było kupić do wypiekania chleba maszynę. Ty chcesz wyciskarkę? Tak, ja chcę wyciskarkę. Ty chcesz wyciskarkę. A jak taka jajecznica z cebulką? Dobra. Jest okej, okay? Tak? Niektóre kawałki są po prostu bardzo grube, ja je wyjmuję. A, że jajecznicy? No. Ja i tak starałem się właśnie, o, tak robić, żeby były jak najmniejsze, wiesz? Milo, chodź, bo już nie ma nic do jedzenia. Tam nie ma parówek. Tak, świnko, musiałem posprzątać wszystko. Okej. Okay. Mama, kiedy będzie chlebek? O, za chwilkę to. A słyszałeś, jak mi mama opierniczała, że kupiłem za dużo pieczywa? A ty tylko to miałeś kupić? Z ziarnem kupiłeś tylko jeden. Że co? Z ziarnem kupiłeś tylko jeden. Ale kupiłem pierwszy raz to pieczywo i ono bardzo... naprawdę mi mega smakuje. Mi również. Czekam ładowarki do drona i nie wiem, nie mogę jej znaleźć, bo chciałem go podładować, już tutaj są baterie słabe, chciałem coś tam przelecieć. Nie wiem, czy to jest wejście też od ładowania, czyli czy można tutaj ładować? Nic się nie dzieje, więc chyba nie. Oby nic się nie spaliło. DJI, czyli firma od dronów, pokazała DJI FPV drona. Dron, który... Niby to jest dron normalny, to są normalne. A, bo ja mam Mavica Era 2. Dobra, czyli ten jest mój. Jaka jest różnica pomiędzy tym a tym? Ten jest bardzo szybki. To jest dron sportowy, bardzo szybko lata. Co, chcesz kupić jakiegoś nowego drona? Nie. Nie będę go kupować. Mogę zgadnąć cenę? Tak. A ile taki około dron kosztuje? No zgadnij. Najpierw myślałem, że to 3000, ale teraz myślę, że to jednak za mało chyba. A ile ten kosztował? 6,5. O. To tamten będzie kosztował, jeśli szybki, to 10 tysięcy. No, wiesz co? Też 6,5. Co? Tak, aż dziwne, nie? Tak. Tylko, że wiesz co? Tu jest to jest inny dron. To jest inny typ. Tamte, to zakładasz okulary. Zobacz. To wygląda... Jak w filmie. To wygląda tak. Ale brzydka jak jakiś kosmicz. Zobacz, i zakładasz sobie gogle. Żeby nie raziły? I nie, i tam jest wyświetlacz, i patrzysz. Normalnie jak w tym, jak to się nazywa? O, jak w PlayStation... No to takie VR. Tak, rozbiłem drona DJI FPV po 12 minutach lotu. Wyobrażasz sobie? To jest największy minus. Bardzo dużo osób rozbija te drony. Co? Wyobrażasz to sobie? I pożyczony jeszcze. Rafał Galiński. Tutaj tego nie ma i to faktycznie stanowi całość, ten zestaw. Jak on będzie dociągnięty technicznie, jeżeli chodzi o wytrzymałość ramion, to powinno być to naprawdę, to powinien być to strzał w dziesiątkę. Marcin, pozdrawiam cię bardzo serdecznie i pozdrawiam twoich widzów kanału. Słuchajcie, testujemy go już 3 dni tutaj, jesteśmy w okolicach Łodzi. Czekamy teraz na Sokoła, żeby się z nim pościgać. Fajna sprawa, prawie jak Tesla latająca. Łatwo rozwalić, jak ktoś nie przećwiczy, więc trochę pokory, 2 tygodnie. Ćwiczeń na symulatorze, a jak nie, to wcześniej spokojne loty, tak jakby się wsiadło na Ferrari. Fajna technologia i cieszę się, że coś takiego wchodzi, bo jeszcze nie było. Bezpieczeństwo, podstawa. I tu faktycznie na przykład bateria, czy to, że jak daleko zalecimy, za daleko, to on sam wróci. Dużo jest ciekawych cech, także w swoim czasie myślę, że mogę Marcinowi coś więcej na kanał też dograć. Wszystkich Was bardzo serdecznie pozdrawiamy stąd i trzymajcie się. Witamy Was w tym pięknym nowym dniu. Narka! Ale kamera gorąca! 4 godziny chyba, 17 minut. Tyle trwał live. Wow! Oje! I na nogach stałem. Przez tyle czasu. Przez chwilę jeszcze na troszeczkę siedziałem, ale generalnie stałem.
4 godziny ponad stania. O, ale mnie wszystko boli. Dziękuję za oglądanie. Szedłem do samochodu, żeby poszukać ładowarki. Może w samochodzie mam ładowarkę do drona, do baterii. Nie było, ale jak już wszedłem do samochodu, to mówię, przyjadę do babci. Czy rozwaliłem? Nie. Cześć wam. A dlaczego miałem go rozwalić? Kiedy idziesz montować film? Teraz idę. Ale nie wytniesz tego. Nie. Mam nadzieję. No nie. Biorę się za montaż filmu, a tutaj Kasia coś majsterkuje. Nie wiem, co to będzie. Co to będzie? Kwiatki. Jutro jest Dzień Kobiet. Wszystkiego najlepszego dla kobiet. Pierwszy raz prowadziłem donaty i tutaj są darczyńcy, donatorzy, jak to nazwać, osoby wspierające. Dziękuję. Podoba mi się twój tulipan. Najszybsza piątka? Tak, trzeba oglądać mnie do samego końca. Od początku do końca. Kacper, powiem ci tak. Dałeś się strolować. Dzięki za oglądanie, cześć.